Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest doradca prezydenta, pan minister Paweł Mucha. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, zaczynamy od gorącego newsa z pańskiej branży. Był wiceminister sprawiedliwości, sędzia Łukasz Piebiak, dostał akceptację Krajowej Rady Sądownictwa, aby stać się sędzią sądu administracyjnego, tego najważniejszego NSA. I dla tych z Państwa, którzy nie pamiętają pana sędziego, to jest pan sędzia, który też po publikacjach Onetu podał się do dymisji, dlatego że my przedstawiliśmy zapisy takiej grupy na komunikatorze WhatsApp, w którym on, ja to przeglądałem osobiście, więc mogę powiedzieć to w pewności odpowiedzialnie, on był jednym z koordynatorów takiej akcji oszczerczej w internecie przeciwko sędziom, którzy krytykowali zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które przygotowywało Prawo i Sprawiedliwość. Tam w grę wchodziło wykorzystywanie informacji dotyczących też ich życia osobistego, tych sędziów. I on odszedł z ministerstwa, ale jak widać chce wrócić do gry. Stąd, panie ministrze, pytanie do pana. Bywały takie sytuacje, że prezydenci nie zatwierdzali sędziów, których rekomendowała Krajowa Rada Sądownictwa. Pierwszy był Lech Kaczyński w roku 2008, ale pan prezydent Andrzej Duda w roku 2016 zrobił podobnie. Czy pan uważa, że Łukasz Piebiak, tylko proszę mi nie mówić, że jest postępowanie, trwa śledztwo i tak dalej, bo od sędziów wymaga się nieskazitelnej opinii. Czy pan Łukasz Piebiak powinien być sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy też nie? Czy prezydent przyłoży do tego rękę? Panie rektorze, to jest dla mnie nowa informacja. To jest, jak rozumiem, informacja sprzed chwili. Jest już we wszystkich możliwych mediach, panie ministrze, więc może mi pan tutaj przynajmniej w tym obszarze zaufać. Łukasz Piebiak dostał rekomendację Oczywiście ufam panu redaktorowi, ale jedna rzecz, która jest oczywistym elementem tej mojej odpowiedzi, to jest to, że to jest prerogatywa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ta procedura jest tak ukształtowana, tak jak pan powiedział, że jeżeli się pojawi wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, to rozstrzygnięcie w zakresie takiego wniosku co do każdego powołania sędziowskiego to jest rzecz, którą rozstrzyga prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ma pan rację, kancelaria prezydenta konsekwentnie stoi na takim stanowisku, że pan prezydent rozstrzyga w sensie pozytywnym, a może też się nie przychylić i takie sytuacje w przeszłości także miały miejsce i w okresie prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy i wcześniej, że prezydenci na wniosek KRS-u sędziego nie powoływali. Natomiast pan Łukasz Piebiak, tak jak pan powiedział, był wiceministrem sprawiedliwości, jest sędzią, tak jak w przypadku pana Łukasza Piebiaka, tak w przypadku każdego indywidualnego przypadku tego rodzaju wniosku KRS-u, pan prezydent będzie rzecz rozważał. Ja też konsekwentnie bardzo trzymam się tego, co wielokrotnie w mediach mówiłem, że nie jest rolą ministrów prezydenckich antycypowanie rozstrzygnięć pana. Dobrze, pana wie pan, mógłbym zastosować ten chwyt i zapytać, o co pan prezydentowi doradzi, ale pan tu zastosuje unik. Więc mam do pana inne pytanie. Jeżeli przyjmujemy, że prezydent nie działa z automatu, to znaczy, że ma wolną wolę w podejmowaniu takiej decyzji, a rzeczywiście taka jest linia prezydenta Andrzeja Dudy, to czy jeżeli powoła Łukasza Piebiaka, to bierze odpowiedzialność za jego biografię, za to, co robił, czy bierze pełną odpowiedzialność za to, że takiego człowieka powołał do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Żebym ja dobrze rozumiał. Jeżeli będzie decyzja na tak, to prezydent daje zielone światło i bierze odpowiedzialność za Piebiaka. Panie redaktorze, mam takie wrażenie, że pan jakby wywiera teraz presję co do potencjalnego rozstrzygnięcia prezydenta. Nie, bo jeżeli powie pan prezydent to też będzie ważny sygnał. A ja powiem konsekwentnie to, co panu przed chwilą powiedziałem. Ja się z panem zgadzam co do jednej rzeczy. To jest prerogatywa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent rozstrzyga, bierze pod uwagę te okoliczności, które są mu znane na podstawie wniosku KRS-u i jeżeli będzie taki wniosek, rozumiem, że jest taka uchwała, no to będzie oczywiście w odpowiednim czasie komunikat i informacja ze strony Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no ale rozmawiamy, kiedy to jest jeszcze rzecz medialna, a nie jakakolwiek formalnie toczona czy prowadzona sprawa w Kancelarii Prezydenta. Ja mam dla pana sprawę pokrewną w takim razie. Dlatego, że ci sędziowie, których pan prezydent Andrzej Duda nie powołał, ale także Lech Kaczyński nie powołał, poskarżyli się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A w ostatnim czasie Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął się nominacją
za którą także prezydent w jakimś mierze ponosi odpowiedzialność. Czyli sprawa wydawała się trywialna, ale firma, która produkuje rolki z trawą, poskarżyła się do Trybunału Konstytucyjnego na prawo łowieckie. Chodziło o zniszczenia, których dokonują dziki. I w Trybunale Konstytucyjnym sprawa trafiła do pana Mariusza Muszyńskiego, profesora Mariusza Muszyńskiego. I on zakwestionował, czy nie przyznał racji tej firmy. A firma się odwołała do tego wspomnianego przeze mnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, twierdząc, że Muszyński jest tak zwanym sędzią dublerem, czyli że został wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość na miejsce innego sędziego zajęte w czasach rządów Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tydzień temu Europejski Trybunał dokładnie tak uznał, że orzekał w składzie sędzia, który nie miał do tego prawa i że Polska powinna zapłacić tej firmie koszty całego postępowania. Pamiętam, jak w Studiu Onetu kilkakrotnie się spieraliśmy o to, czy prezydent miał prawo powołać takiego sędziego, czy nie. Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wytycza pewną linię orzeczniczą, powiedział, sędzia Muszyński, także powołany przez prezydenta, jest źle obsadzonym sędzią. Panie rektorze, no nie sposób się zgodzić z tym stwierdzeniem, że tutaj Europejski Trybunał Praw Człowieka wytycza jakąkolwiek linię orzeczniczą, rozstrzyga na gruncie konkretnych, indywidualnych spraw, co do kwestii, tak jak w tym wypadku, które podlegają pod kwestie, które są związane z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tymczasem nie ma tutaj żadnego umocowania i wielokrotnie było to podkreślane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, także w orzeczeniach NSA, jakiegokolwiek podmiotu, żeby kwestionować powołanie sędziowskie dokonywane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mówiąc wprost, ETPC nie ma tutaj żadnej mocy sprawczej, żeby takie rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie, tak jak pan powiedział, na gruncie prawa łowieckiego, zmieniało treść polskiej konstytucji, która stanowi, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm na indywidualne kadencje, ani tak jak to podkreślam, wielokrotnie potwierdzały, czy polski Trybunał Konstytucyjny, który umarzał także to postępowanie, bo proszę zwrócić uwagę, że co do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ten model konstytucyjny, on się od 97 roku w żaden sposób nie zmienił. I ten model mówi o indywidualnym wyborze. Ale ja to wszystko wiem, tylko zwracam panu, indywidualny wybór polega, jeśli pan pozwoli, indywidualny wybór polega na tym, że ci sędziowie mają bardzo określoną kadencję. Przypominam, że sędzia Muszyński w dokumencie powołującym przez Sejm nie ma w ogóle daty, o której zaczyna urzędowanie. Ale wie pan co, jako dwukrotny klient Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli pan pozwoli, wiem, że jak Trybunał orzeka, to ma pewną linię orzeczniczą, to chcę powiedzieć. On się odwołuje do innych swoich orzeczeń. Jeżeli jakakolwiek sprawa sądzona przez sędziego Muszyńskiego trafi teraz do Europejskiego Trybunału, to dokładnie tą linią ten Trybunał pójdzie. Powie, że Muszyński jest źle obsadzonym sędzią. Będziemy płacić kary za to. Rzecz, która jest kluczowa, jak pan otworzy polską konstytucję, to będzie pan czytał te wszystkie normy, o których rozmawiamy. Po pierwsze, polska konstytucja jest najwyższym prawem. Po drugie, konstytucja wprost wskazuje, jak się wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I wreszcie jest ten przepis, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, przepis artykułu 179, też dotyczący kwestii powołań sędziowskich. Jest zgodna linia orzecznictwa i pogląd wszystkich prawników, poważnych prawników, którzy się w tej sprawie wypowiadają. Kwestie związane z powołaniem sędziowskim to są kwestie, które są niewzruszalne, niekwestionowalne i nie ma tutaj żadnych kompetencji. No Iwan, nie chwileczkę. Tych sędziów, trzech sędziów powołanych przez prezydenta na miejsce zajęte, to raczej spora część prawników kwestionuje powołanie prezydenta. Bądźmy precyzyjni, to nie jest tak, że większość prawników stoi po stronie prezydenta. Panie Zagórz, wracając do tamtego, to był wybór dokonywany przez Sejm. I tutaj znowu mamy kwestię zasady autonomii regulaminowej też Sejmu i tego, że tylko Sejm był kompetentny, żeby odnieść się do aktu wyboru, który wcześniej był... Ale rozumiem, panie ministrze, ja rozumiem, bo znam tę linię, tutaj była odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego, który umorzył postępowanie, wskazując, że jedynie Sejm był właściwy do tego, żeby ocenić akt wyboru wcześniej dokonany. I wróciliśmy do genezy sytuacji Trybunału Konstytucyjnego, wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas, w tym okresie, kiedy Platforma Obywatelska chciała, mając świadomość nadchodzących wyborów, niezgodnie z wszelkimi to prawda, zasadami... Drodzy państwo, Platforma wybrała, czy Platforma PSL, SLD wybrały 5 sędziów, 2 nadmiarowych, a nie 5, więc żebyśmy byli precyzyjni, konflikt dotyczy tej trójki, która została wybrana zgodnie z przepisami. Ale rozumiem, panie ministrze, że pana nie przeraża to, że od tego momentu za sprawą firmy produkującej rolki, trawę w rolkach, że mamy w międzynarodowym obiegu Trybunał Konstytucyjny, który ma zakwestionowany skład. Pana to w żaden sposób nie obawia się tego. Tak jak pan mówi, rozstrzygnięcie na gruncie prawa łowieckiego i rozstrzygnięcie, które tam dotyczy kwoty bodaj 3000 euro,
to nie jest rozstrzygnięcie, które by zmieniało i mogło ingerować w zakres kompetencji określonych przepisami polskiej konstytucji. Tutaj mamy też wypowiedzi, z którymi ja się absolutnie zgadzam, prezes Trybunału Konstytucyjnego czy pani marszałek też Elżbiety Witek. I te wypowiedzi no, są oczywiste na gruncie polskiego prawa, na gruncie unormowań, także prawa międzynarodowego. ETPC rozstrzygając sprawy, tak jak pan mówi, oczywiście ta sprawa rolki z trawy, dziki, jelenie, rozstrzygnięcie. Okej, ale wie pan, decyzja jest poważna. Nie trywializujmy tego. Na tej sprawy to nie jest rzecz, która by przesądzała, kto jest, a kto nie jest sędzią Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Takie no ale panie ministrze, to ja polecam lekturę przy okazji tej trawy, dzików i zwierzątek i lasów. Jednak Trybunał powiedział to, co powiedział i w międzynarodowym obiegu prawnym, w obiegu prawnym Trybunału takie orzeczenie jest. Panie ministrze, jeszcze chcę... Nie przeceniałbym rangi tego orzeczenia na gruncie polskiej konstytucji, bo panie rektorze, no dojdziemy do jakichś wniosków zupełnie ad absurdum, że dowolne orzeczenie dowolnego podmiotu wydawane na dowolnym stanie faktycznym i w oparciu o dowolne przepisy miałoby mieć prymat... Panie ministrze, nie, ale to nie tak. No jest kilka międzynarodowych trybunałów, do których Polska należy i to jest jeden z kluczowych. Muszę zwrócić uwagę, że orzeczenia TSUE potwierdzały to, co panu mówię, że jeżeli chodzi o powołania sędziowskie, to tutaj nie ulega żadnej wątpliwości, że one są niekwestionowalne. Panie ministrze, nie ulega też wątpliwości, bo TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest trybunałem unijnym, a Europejski Trybunał Praw Człowieka działa w innym porządku prawnym, w porządku prawnym Rady Europy. I jest tak, że macie realny problem, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego każdy Polak się może poskarżyć na działania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale zakwestionował sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Teraz właściwie każdy, kto się spotkał z sędzią Muszyńskim, może iść do Trybunału. Jeden skład orzekający ETPC nietrafnie, niesłusznie, poza swoimi kompetencjami wypowiedział się w sprawie, co do której nie ma umocowania. Rozumiem, prawnego, że będzie odwołanie od tego orzeczenia, bo jest taka formuła odwołania się do pełnego składu Trybunału. Panie redaktorze, ja nie jestem stroną żadnego postępowania, które się toczy przed ETPC, natomiast mówię o pewnym fakcie, który próbuje pan, się... Tylko ja zwracam uwagę, że Iwan, każdy z nas, kto staje przed sądem, staje przed jakimś składem, więc to jest oczywiste, że był to skład, który orzekł to, co orzekł, tak? Więc to się nie musimy przekonywać. Ale panie ministrze, mam jeszcze jedno do pana pytanie. Prezydent w mijającym tygodniu zapowiedział taki kolejny projekt, który w praktyce doprowadzi do obniżenia wieku emerytalnego. Chodzi o tak zwaną emeryturę stażową, czyli po przepracowaniu 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. W praktyce to byłoby obniżenie o 5 lat właściwie i dla kobiet, i dla mężczyzn wieku emerytalnego, czy przynajmniej dla niektórych z nich. A sięgam do Krajowego Planu Odbudowy. To jest ten słynny, te słynne pieniądze z Funduszu Odbudowy mają być przeznaczone właśnie na ten projekt Krajowego Planu Odbudowy. I tam czytam, że rząd będzie zachęcał do dłuższej pracy, i tu cytat, a co za tym idzie do faktycznego wydłużenia wieku emerytalnego. No to prezydent trochę idzie wbrew działaniom rządu. Nie, panie rektorze, to są dwie rzeczy. Po pierwsze jest kwestia efektywnego wieku emerytalnego i o tym pan czyta też a propos Krajowego Planu Odbudowy, czyli mówimy o tym, że zachęcamy osoby, które są uprawnione do przejścia na emeryturę, żeby były aktywne na rynku pracy, bo każdy rok obecności na rynku pracy, zatrudnienia jeszcze to jest większa emerytura. Swego czasu Solidarność wspólnie także z ZUS-em, z ministerstwem taką akcję i z kancelarią prezydenta prowadziło, gdzie mówiliśmy o tym efektywnym wieku emerytalnym i o tym, że dłuższy okres aktywności przekłada się na wyższe świadczenia. A czym innym jest to, co mówi też wprost i strona społeczna i co pan prezydent potwierdza, że chcemy też rozważać wprowadzenie emerytur stażowych, czyli w takiej sytuacji, kiedy mamy odpowiednio długi staż pracy, żeby taka osoba, która jest uprawniona, mogła zdecydować i rozstrzygnąć, jeżeli będzie chciała przejść na emeryturę, to żeby taką możliwość jej stworzyć. Od kiedy to będzie możliwe, panie ministrze, mniej więcej, jak pan sądzi, kiedy taki projekt trafi do Sejmu? Czy prezydent go złoży? Rada Społeczna przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej też to analizuje. W składzie tej rady także jest pani profesor Gertruda Uścińska, to jest prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy świadomość tego, że to jest rzecz, która wymaga odpowiednich analiz, także weryfikacji, jeżeli chodzi o kwestie kwotowe, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, więc to nie jest rzecz, która jest bardzo nagle do wprowadzenia. Natomiast oczywiście, że prezydent podtrzymuje, że o emeryturach stażowych
chce rozmawiać i chce odpowiednie zmiany prawa także przygotowywać i mówił o tym w perspektywie swojej drugiej kadencji. I to było elementem też dialogu, który prowadziliśmy ze stroną społeczną w zeszłym roku. To drodzy Państwo, w takim razie, jeżeli to jest perspektywa drugiej kadencji prezydenta, to w ciągu 4 lat w takim razie oczekujmy tego projektu. Drodzy Państwo, pan minister Paweł Mucha, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, był moim Państwa gościem. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Myślę, że projekt pewnie oczywiście nie aż tak długo, jak pan mówi w takiej perspektywie, natomiast rozstrzygnięcia to są zmiany systemowe. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.